Witam wszystkich na dzisiejszym szkoleniu, na którym opowiem Wam o tym, jak stworzyć naprawdę dobrą stronę internetową. Zapraszam, zaczynam od razu. Dobra strona internetowa. Co to w ogóle oznacza? Jak wiecie, strona www to takie podstawowe narzędzie do zdobywania klientów w internecie, no i baza wszystkich Waszych internetowych działań promocyjnych. Jeśli na Waszej stronie coś jest nie tak, to cała praca włożona w inne kanały promocji Waszego biznesu, od takiego standardowego e-marketingu, po rozdawanie nawet ulotek z linkiem do Waszej strony, będzie po prostu znacznie mniej skuteczna. Dlatego też strona internetowa musi się charakteryzować kilkoma cechami, dzięki którym można stwierdzić, że jest dobra. Poza samymi zagadnieniami projektowymi, o których za chwilę, można powiedzieć, że strona www musi wzbudzać zaufanie. Czyli musi być tak zaprojektowana, żeby klient bez strachu, w razie konieczności, podał Wam na przykład numer karty kredytowej czy swój numer telefonu. Żeby to zrobił, musi być pewny, że po prostu jego dane są bezpieczne, więc ta strona, jak mówię, musi wzbudzać zaufanie. Dodatkowo fajnie, gdy strona jest po prostu ładna, no bo w sumie kto chce się przebijać przez zwały brzydkich podstron z nieczytelnym tekstem? No, wydaje mi się, że nikt. Na dzisiejszym szkoleniu opowiem Wam, jakie są najważniejsze elementy tworzenia dobrej strony internetowej, a także pokażę Wam, jak korzystać z funkcji WebWave, które tworzenie dobrej strony po prostu ułatwiają. Zajmiemy się po kolei. Nawigacją na stronie www, typografią, czyli fonty, czcionki i tak dalej, tworzeniem treści, grafikami na stronie, pozycjonowaniem i ostatecznie RWD, czyli stronami dostosowanymi do urządzeń mobilnych. Zanim przejdziemy do szczegółów, to zacznijmy od rzeczy najważniejszych, czyli na początek 5 złotych zasad tworzenia dobrej strony www. Co to za zasady? Po pierwsze, trzeba wyznaczyć cel strony internetowej. Trzeba się po prostu zastanowić nad tym, jaki cel ma mieć strona internetowa, no i dzięki temu właśnie łatwiej jesteście wtedy w stanie pokazać ludziom to, na czym Wam najbardziej zależy. Często strony są tworzone tak po prostu bez jakiegoś przemyślenia sprawy, więc taki cel strony, na przykład sprzedaż, na przykład zdobycie kontaktu do kogoś, jest bardzo ważną rzeczą i od wyznaczenia takiego celu warto sobie zacząć. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, wezwij do działania. Jeśli już wiesz, jaki cel ma mieć Twoja strona internetowa, to nie zapomnij tego wyraźnie zakomunikować właśnie na swojej stronie. Przyciski na zasadzie kup teraz albo zarejestruj się, zasady robią robotę i o to tutaj ogólnie mówiąc chodzi. Zasada trzecia, prowadź użytkownika za rękę. Strony internetowe powinny być projektowane tak, żeby użytkownik mógł znaleźć najważniejsze elementy szybko i bez błądzenia po tej Waszej stronie, więc elementy powinny być poukładane tak, żeby były widoczne i łatwe do odszukania na tej Waszej stronie. Czwarta zasada, mów po ludzku. Za każdą stroną www stoi jakiś człowiek, czyli warto się pokazać. Dzięki temu Twoja strona nabierze charakteru i przestanie być bezosobowa. Użytkownicy znacznie chętniej korzystają z usług i wchodzą w interakcję, gdy widzą, że po drugiej stronie jest człowiek. Po piąte, to już piąta z tych 5 zasad, mniej daje więcej, czyli większość użytkowników przegląda treści i szybko stara się odszukać istotne dla siebie informacje, więc na stronie warto zostawić tylko te najważniejsze elementy, nie trzeba się rozpisywać strasznie długo na każdy temat, użytkownicy to docenią. Dobra, znam już 5 złotych zasad tworzenia dobrych stron internetowych, teraz opowiem Wam i pokażę bardziej szczegółowo, jak tworzyć takie strony. Zaloguję się najpierw do kreatora i pokażę Wam przykładową, dobrze zrobioną stronę internetową, na podstawie której opowiem Wam o dobrym projektowaniu. Szybko się tu zaloguję teraz. Dobra. OK. I to jest moja strona internetowa, którą sobie nazwałem tworzenie dobrej strony www. Wejdźmy do kreatora. Dobra, tak wygląda nasza stronka. Powiedzmy, że jest ładnie zaprojektowana, wszystko się zgadza. Kolory mogą się na przykład komuś nie podobać, ale wszystko tutaj jest dopasowane do siebie. Kolory, czcionki, wszystkie fonty, zdjęcia i tak dalej, więc jakby jest to spójny projekt. Mówiąc o dobrym projektowaniu dobrych stron, zacznijmy od nawigacji na stronie www. O co tu chodzi? Po prostu o to, żeby menu strony było zrobione dobrze, czyli żeby łatwo było przełączać się między podstronami, żeby użytkownik miał pewność, gdzie to menu w ogóle się znajduje. Często zdarza się tak, że menu ma jakiś na przykład dziwny wygląd, na zasadzie takiej, że
nie wiem, jest jakoś schowane, albo w żaden sposób się nie wyróżnia i wygląda jak zwykłe linki. Tutaj menu jest bardzo widoczne, jak widzicie, wszystko jest jasne. Strona główna, oferta, galeria, blog, o nas, kontakt. Jakby każdy element tego menu jest po prostu logicznie, wiem, o co chodzi. Klikając w elementy menu, przełączamy się między podstronami. Widać też, że najeżdżamy na te elementy, one się podświetlają, więc mamy pewność, że to menu po prostu działa poprawnie. I właśnie o to w tworzeniu menu chodzi. Z takich bardziej szczegółowych rzeczy, dobrze, gdy ilość elementów menu jest mała. Ogólnie więcej niż 7 linków w menu to już taki trochę tłok, dlatego jeżeli ta liczba tych elementów menu jest mniejsza niż 7, to dobrze. Dzięki temu użytkownik po prostu nie musi tracić czasu na zastanawianie się, co ma kliknąć. Bardzo ważne jest również stworzenie dobrego menu na urządzeniach mobilnych. Przejdźmy na widok mobilny jakiś, na przykład na telefon pionowo. Tak zwany hamburger menu to najczęstsze i chyba najlepsze rozwiązanie. Spójrzcie tutaj, ta ikonka od razu nam się kojarzy z menu, to jest właśnie ten tak zwany hamburger. No i po kliknięciu w ten element to menu nam się ładnie rozsuwa i działa w dobry sposób. Sam wygląd menu oczywiście to nie wszystko. Bardzo ważne są również nazwy elementów, których używamy w menu. Żeby mieć pewność, że użytkownicy zrozumieją, który element menu do czego służy, warto używać takich prostych i jasnych nazw. Pokażę Wam teraz przykłady tych nazw, jakie są dobre, jakie są złe moim zdaniem. Przejdźmy sobie tutaj. Dodam sobie obrazek, który sobie wcześniej tu przygotowałem. I spójrzcie, co jest dla Was bardziej jasne. Skontaktuj się z nami o naszej firmie, zdjęcia naszej firmy, bo uznają, że to są złe elementy, w zły sposób nazwane elementy menu, a obok dobrze nazwane, czyli kontakt, o nas, galeria. Chodzi o to samo, jest krótko, jest jasno i właśnie w taki sposób należy pamiętać o tworzeniu swojej stronki, żeby ona była maksymalnie przejrzysta, żeby użytkownik naprawdę się nie musiał zastanawiać, a dodatkowo, jak te nazwy są krótsze, jak mamy kontakt zamiast skontaktuj się z nami, to one wielokrotnie łatwiej je po prostu zmieścić na takim pasku, jeśli menu jest po prostu w poziomie, w takim standardzie, więc z tego powodu również warto o tym pamiętać. Kolejnym ważnym elementem menu jest to, żeby w każdym menu zawsze znajdował się odnośnik do strony głównej. To jest taki po prostu już standard, że jak mamy stronkę i gdzieś przeszliśmy jakąś po stronę, to byłoby bardzo fajnie, żeby jednak można było kliknąć w jeden element i od razu powrócić do strony głównej. Czyli na przykład jesteśmy w galerii, no i jakby tutaj nie było strony głównej, to trzeba by coś klikać do tyłu, kompilować, a tak klikamy sobie strona główna i od razu wracamy na stronę główną. Bardzo fajnym motywem jest też to, to teraz taki raczej standard już, żeby wasze logo, czyli w tym wypadku ten przycisk Classic, również prowadziło do strony głównej, bo to jest taki chyba też, wydaje mi się, że jest odruch. Ja mam taki odruch, przynajmniej internet przeglądam, jak jestem na jakichś różnych tam podstronach, to rzeczywiście jak widzę logo, to zawsze mam wrażenie, że jak nie kliknę, to przechodzę na stronę główną i jak to nie działa w taki sposób, no to wtedy tak naprawdę jestem zdziwiony, że to nie działa i szukam gdzieś tej strony głównej albo opuszczam stronę. Dobra, no to dodajmy do tego naszego Classic link do strony głównej, wybieramy akcja po kliknięciu, wybieramy przejść do podstrony, strona główna, już mamy to ustawione, wejdźmy na jakąś podstronę blog na przykład i jak klikniemy w Classic, wracamy na stronę główną, po kliknięciu z nasze logo. Dobra. Nawigację mamy załatwioną, co dalej? Przejdziemy teraz do kolejnej bardzo ważnej rzeczy, czyli do typografii. Opowiem Wam w tej części o czcionkach, lub mówiąc bardziej poprawnie o fontach. Ten problem tutaj między czcionką a fontem w języku polskim wynika z tego, że po prostu to zostało wprost przetłumaczone z języka angielskiego w momencie, gdy powstały komputery, które wszyscy używamy. Czcionka tak naprawdę to jest ten taki metalowy kawałek maszyny do pisania, który się zamacza w atramencie i on uderza w papier i to po prostu odbija litery na papierze, więc tak naprawdę poprawnie powinniśmy mówić font, a nie czcionka w stosunku do tych wszystkich tekstów w internecie, no ale tak naprawdę można używać tego naprzemiennie, font, czcionka, no jak chyba, że traficie na jakiegoś grafika, który jest bardzo ortodoksyjny, jak słyszy czcionka, to się denerwuje, no to wtedy lepiej używać font dla własnego bezpieczeństwa. Jak powiedział kiedyś Robert Brinkhurst, kanadyjski poeta i typograf, typografia istnieje, by uczcić treść. No i w tym krótkim zdaniu znajduje się sedno sprawy. Trudno przecenić dobry projekt typograficzny, w końcu strony www to przecież głównie tekst. Trzeba jednak pamiętać, że typografia to
wiele więcej niż sam font, tudzież czcionka. To także rozmiar liter, ich kolor, odstępy między liniami, wyrównanie tekstu itd. Innymi słowy, macie się gdzie wykazać. Pierwszym krokiem do stworzenia dobrej typografii na stronie www. jest wybór czcionki. Nie musi być to specjalnie wyjątkowy czy zjawiskowy font. Warto pamiętać, że te popularne fonty zawdzięczają swój sukces właśnie wysokiej czytelności. Warto też unikać domyślnych fontów systemowych, takich jak Times New Roman czy Arial. One są już po prostu tak strasznie oklepane, że wielu użytkowników przemyka nad nimi wzrokiem, nie skupiając się na treści, a Wam zależy na tym, żeby jednak użytkownik na tej treści się skupił. Jak dodawać czcionki w WebWave? Bardzo łatwo. Wchodzimy w ustawienia na górnym pasku. Wybieramy opcję zarządzać czcionkami. Bo jak graficy u nas robią strony, to mogą się nerwować, że tu jest wszędzie czcionki napisane. W trzech miejscach, aż w jednym okienku, no ale mam nadzieję, że przeżyją. Klikamy dodaj czcionkę. I tutaj mamy już taką informację, jak to zrobić. Trzeba najpierw wejść na stronę Google Fonts, znaleźć odpowiednią czcionkę lub font, kliknąć Select this font i następnie wkleić tutaj ten kodzik. No i tych czcionek mam tutaj bardzo różnych dużo. Weźmy pierwszy od brzegu, Poppins na przykład, klikam w plusik różowy. Na dole pasek Family Selected, kopiuję ten kodzik, Ctrl-C, wracam do kreatora, Ctrl-V i już mamy dodaną kolejną rodzinę czcionek. Jak widzicie, nie dodaliśmy tylko jednego rodzaju tej czcionki Poppins, ale także dodaliśmy również inne do wyboru z tej rodziny, więc działa to, jak widzicie, w taki sposób, że sobie dodajemy te czcionki, które chcemy wybrać, a usuwamy te, których nie chcemy używać. Tak to działa. Dobra, w WebWave staramy się również maksymalnie ułatwiać zarządzanie stylami tekstu na Waszej stronie internetowej. Dlatego powstała taka opcja jak style tekstu. To po prostu takie predefiniowane ustawienia, które są domyślne dla Waszej strony www. Gdzie ustawiamy te rzeczy? Wchodzimy w stronę, wybieramy style tekstu i tutaj mamy do wyboru różne style, które są po prostu domyślne. Jak dodamy jakiś element tekstowy, w którym zrobimy nagłówek 1, to on będzie domyślnie ustawiony tak, jak mam ustawiony ten nagłówek 1 tutaj. Ale żeby Wam pokazać to szczegółowo, to wejdziemy sobie w edycję stylu normalnego. To jest ten taki domyślny na Waszej stronie, który po prostu dotyczy wszystkich tekstów takich tych standardowych, które nie są nagłówkami, czyli ten, który na stronie występuje po prostu najczęściej. Odpowiednia wielkość takiego podstawowego tekstu mieści się w internecie tak w przedziale od 15 do 25 pikseli. Należy pamiętać również o interlinii, czyli tej wielkości odstępu między kolejnymi liniami, która powinna wynosić między 120 a 170% wielkości czcionki. Spójrzcie, cóż, mamy ustawiony tekst tak, żeby wyglądał dobrze, ale gdybyśmy wstawili go do wartości domyślnej, 22 piksele, klikam zaktualizuj i spójrzcie, jak wyglądamy na stronę. To są te teksty, ale są jakieś takie zbite, no i nie wygląda to w sumie spoko. I wróćmy teraz jeszcze raz do testu normalnego i przywróćmy tutaj 31 pikseli interlinii. Ok, zaktualizuj. Idziemy w dół. I ten tekst jest od razu lepszy. No i właśnie jak widzicie, taka malutka zmiana, która w sumie jest strasznym szczegółem w takim projekcie, pozwala na taką poprawę jakości Waszej strony. Tak naprawdę te wszystkie strony, jak się przyjrzycie, te jakieś takie znanych serwisów informacyjnych, one się właśnie opierają na tym, że te czcionki mają fajny krój, są czytelne i mają fajne odstępy między czcionkami. No i w sumie to działa trochę, można powiedzieć, jak magia, no bo wystarczy minimalnie zmienić odstępy między liniami, ta czcionka jest wielokrotnie bardziej czytelna i od razu ta strona się wydaje po prostu lepsza. Dobra, zostawmy już wygląd tekstu i teraz skupmy się na samych treściach. Tutaj również wszystkie zasady można zmieścić w kilku słowach, czyli im krócej, tym lepiej. Buduj po prostu zdania krótkie i pojedyncze, unikając wielokrotnie złożonych i długich. To samo zdanie, które powiedziałem tutaj, jest trochę skomplikowane może, ale to sobie mówimy, więc mówić możemy. Jak już piszemy na stronie, to unikamy tego, co w tym zdaniu tutaj się znalazło. Więc pamiętam o tym, żeby po prostu zdania były krótkie i proste. Dzięki temu już się to łatwiej czyta i dzięki temu użytkownicy dłużej, więcej czasu spędzą na Waszej stronie. Tu niby tylko tyle, ale tak naprawdę aż tyle. I więcej wyjaśnień tu chyba nie potrzeba, jeśli chodzi o samo tworzenie tych treści z takiego technicznego punktu widzenia. Wiem już, jak pisać, to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, co pisać.
Najlepiej nie pisać o sobie, tylko o swoich odbiorcach. O tym, czego oni potrzebują, dlaczego trafi na Waszą stronę. Trzeba odpowiedzieć na ich potrzeby po prostu. Spójrzcie na przykład pisania dobrze i źle, który też dla Was tu przygotowałem. Dodam sobie szybko grafikę. OK. I mamy coś takiego, spójrzcie. Źle napisany tekst, czyli pisanie o sobie. Jesteśmy profesjonalną ekipą sprzątającą z Kielc, obsługujemy cały teren województwa i cieszymy się doskonałą opinią klientów. Nasi pracownicy są profesjonalni, punktualni, zapewniamy najwyższą jakość usług i zadowoleni naszych klientów. Tekst standardowy, ale z punktu widzenia takiego tworzenia treści i zwracania się do użytkowników w celu zaspokojenia ich potrzeb, a nie mówienia o sobie, dużo lepiej prezentuje się tekst, który jest krótszy, a również zawiera to samo i moim zdaniem jest napisane lepiej, sami ocencie. Tekst napisany dobrze. Masz dosyć sprzątania we własnym domu? Nasza kielecka ekipa sprzątająca wyręczy Cię. Po naszej wizycie Twój dom będzie błyszczał, a Ty zajmiesz się rzeczami, które lubisz. Sami możecie wybrać, która opcja jest lepsza. Z mojego punktu widzenia ten krótszy tekst napisany z myślą o użytkowniku, a nie z myślą o sobie jest znacznie lepszy. Dobra, kolejną zasadą pisania dobrych treści jest pisanie ich w taki sposób, żeby odbiorca wiedział, co ma robić. Twoja strona internetowa, Wasza strona internetowa ma pomóc osiągnąć cel, który sobie ustaliliście na samym początku, wymyślając, jaki jest cel Waszej strony. Pisać należy więc w taki sposób, żeby ułatwić użytkownikom realizację tego celu, który założyliście. Oczywiście nie chodzi tu o to, żeby każda treść na Twojej stronie była typowo sprzedażowa. Ważniejsze są treści, które coś znaczą, a do tego są spójne z resztą strony. Tutaj bardzo ważnym tematem od razu jest prowadzenie bloga na stronie. Z kilku powodów jest to bardzo przydatne, ale ja tu opowiem o jednym. Jest coś takiego w internecie, można nazwać mianem eksperta. Jak prowadzicie bloga, bloga naprawdę można prowadzić na każdy temat, ale jak prowadzicie bloga, na którym to blogu piszecie tak po ekspercku, także widać, że się znacie na tym, co oferujecie, i taki użytkownik wchodzi na stronę internetową, wchodzi na takiego bloga i sobie czyta tam artykuły różne, potem przychodzi na ofertę, widzi, że to, co oferujecie, to, co sprzedajecie, wynika z tego bloga, że po prostu na tym się znacie. No i teraz wszelkie analizy wskazują na to, że jak na takiej stronie internetowej jest taki blog ekspercki, z którego wynika, że się znacie na tym, co oferujecie, to użytkownicy na takiej stronie z takim eksperckim blogiem wielokrotnie chętniej dokonują zakupu, tudzież konwersji, jaka by u Was nie była, rejestracji czy tam zostawienia kontaktu, niż na stronach, gdzie jest sama oferta bez takiego bloga. Dlatego też prowadzenie bloga jest do tego bardzo przydatne. Również blog bardzo pomaga w pozycjonowaniu, jeśli zajmujecie się pozycjonowaniem samodzielnie, ale o pozycjonowaniu jeszcze dzisiaj trochę Wam opowiem. Dobra, jeszcze mówiąc o treściach, trzeba się też zastanowić nad tym, jak te treści tytułować. Zanim wybierzecie ten jeden i właściwy tytuł, postarajcie się zawsze wymyślić ich więcej. Kilka, może nawet kilkanaście. Potem warto się zastanowić nad tym, o czym każdy z nich mówi i czy pomaga zrealizować cel, który dla własnej strony wymyśliliście. Ostatnią rzeczą dotyczącą treści, ale bardzo ważną, jest to, żeby unikać trudnych słów i pisać szybko. Co to znaczy pisać szybko? Chodzi po prostu o to, że lepiej szybko publikować jakiś tekst, żeby już był w internecie, żeby już Google go indeksował, żeby już użytkownicy mogli go czytać, a potem go ewentualnie poprawić, niż ślęczeć nad jednym zdaniem kilka godzin tylko po to, żeby było, nie wiem, różne o jedno słowo. Więc piszemy szybko, nie boimy się popełniać błędów i poprawiamy tą stronkę dalej. Dobra, kolejny punkt, o którym Wam tu dzisiaj opowiem, to zdjęcia na stronie, ogólnie grafiki. Można powiedzieć, że ludzie nie czytają, a raczej przeglądają strony internetowe, więc jeśli tylko możesz, to nie mów do użytkowników, pokaż im, o co Ci chodzi, najlepiej na jakimś tam zdjęciu. Zdjęcia pozwolą łatwo przedstawić dwa najważniejsze sposoby mówienia. Pierwszy to jest konkretny, czyli na przykład zdjęcia jakichś rzeczy, produktów, konkretnie tego, o czym piszecie, a drugi to sposób mówienia metaforyczny, który możemy przedstawić na zdjęciu, czyli na przykład jakieś standardowe zdjęcia z banku zdjęć, które luźno nawiązują do treści lub w ogóle do niej nawiązują, w której te treści się właśnie znajdują. Warto pamiętać, że zdjęcia metaforyczne są często pomijane przez użytkowników. Nie zwracają na nie uwagi, bo po prostu te zdjęcia nic nie wnoszą. Lepiej sprawdzają się zdjęcia konkretne, które uzupełniają treść, wnosząc nowe informacje. Jeśli więc piszecie na swoim blogu artykuł o nowych pomysłach,
w jakiejś tam dziedzinie, to zamiast użyć takiego standardowego zdjęcia żarówki na fajnym tle, bo to zawsze się kojarzy przecież z pomysłami żarówka, lepiej użyć zdjęcia, które konkretnie wskaże to, pokaże to, o czym piszesz. A jak zdjęcia powinny wyglądać z technicznego punktu widzenia, to bardzo ważne. Im mniejsze, mam tu na myśli rozmiar w kilobajtach, tym lepiej. Jeśli uda się skompresować zdjęcie do około 100 kilobajtów, to już bardziej w sumie nie trzeba, jest to wystarczające. Dlaczego jest tak ważne to, żeby zdjęcia były małe? Użytkownicy po prostu wolą, jak strona www ładuje się szybko. Jeśli więc zdjęcia są duże, to znacznie wydłuża czas ładowania strony. Nie dość, że zżeracie im internet, to jeszcze czekają. A z zasady, jak czas ładowania strony jest dłuższy niż 3 sekundy, no to tacy użytkownicy i tak nie doczekają się na załadowanie, bo z zasady macie do 3 sekund na to, żeby strona się załadowała. Dobra, dodam teraz jedno zdjęcie do naszego tutaj kreatora. Może sobie stworzymy nową podstronę, żeby tu było składniej. Ok. Dodam sobie fotkę. Mam tu na pulpicie jakąś. Tak, jest to żarówka, o której przed chwilą mówiłem. Widzicie, zdjęcie strasznie długo mi się ładowało, no bo jest po prostu ogromne. Ma 4300 na 2862 piksele. To trochę jest mniejsze, żebyśmy je w ogóle widzieli. Ok. No i mamy takie zdjęcie. Wszystko wygląda ładnie, jest ok. Ale spójrzcie, jak wejdziemy sobie teraz do moje zdjęcia i pliki, to widzimy, że to zdjęcie ma 1,6 MB. To jest po prostu ogromne. I 1,5 MB to powinna mieć cała strona internetowa, a nie tylko jedno zdjęcie na waszej stronie. Dlatego też warto te zdjęcia mieć mniejsze. Zdarza się oczywiście czasem, że zależy nam, żeby zdjęcie miało wyższą rozdzielczość. No i wtedy 1400 pikseli szerokości w zupełności wystarczy, żeby zdjęcie poprawnie wyświetlało się bez tak zwanej pikselozy na ekranach wszystkich rozmiarów. Zdjęcie można przeskalować w dowolnym programie graficznym, a potem warto skorzystać z aplikacji do bezstratnej kompresji tego zdjęcia, czyli przeskalowujecie zdjęcie, wrzucacie do aplikacji i ściągacie zdjęcie o tej samej jakości, ale które zajmuje znacznie mniej miejsca liczonego w kilobajtach. Już Wam pokazuję, o co tu chodzi. No do przeskalowania zdjęcia można sobie użyć dowolnego zupełnie programu. Możecie podziwiać piękną mgławicę na moim pulpicie. Bardzo uspokaja mnie ten widok. Włączam sobie program IrfanView. No i teraz przeskaluję to zdjęcie sobie do 1400 pikseli, tak jak mówię. OK. No i zapiszemy to zdjęcie teraz sobie na pulpicie. Żarówka mała, powiedzmy. Dobra. Zdjęcie zapisane. I teraz przejdziemy sobie do programu TinyPNG. Jest to taka aplikacja, która pozwala na bezstratną kompresję zdjęć. No i klikamy tutaj, żeby wybrać zdjęcie. Żarówka mała. Spójrzcie. Przed kompresją 700 kB prawie, po kompresji 120. 83% mniejsze zdjęcie, pobieramy je, ich jakość naprawdę niewiele się różni i możemy po prostu teraz sobie wziąć tą fotkę, wrzucić ponownie do naszego kreatora i będzie znacznie mniejsza i dzięki temu znacznie lepiej nam się załaduje. Szybko, bezboleśnie wszystko działa, a różnicy nie ma żadnej. Naprawdę, żeby zobaczyć różnicę między tymi dwoma fotkami, trzeba mieć naprawdę potężny monitor. Spójrzcie, 115 kB. A tu jest przeszło 1,5 MB. Dobra, jeszcze na koniec w temacie zdjęć. Jak nie macie swoich zdjęć, to gdzie znaleźć dobre zdjęcia? Jak się to w ogóle wziąć? Najlepiej byłoby robić zdjęcia samemu oczywiście, no ale nie zawsze jest to możliwe. Dlatego w WebWave możecie sobie skorzystać z darmowego banku zdjęć, gdzie znajduje się około 230 tysięcy fotografii i na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jak już byliśmy w temacie tych żarówek, to dajmy Lightbulb. No i macie całą masę żarówek do wyboru. Bez końca się będą ładować, bo to taki temat oklepany na stokach. No ale jak na przykład nie sprzedajecie żarówki, no to spoko, takie zdjęcia mogłyby się do czegoś przydać. Więc warto sobie z tego tutaj banku zdjęć skorzystać. Wpiszmy fly, to mamy muchę. Więc możemy wpisać tiger, tygrysa. No i tych zdjęć, jak mówię, jest około 230 tysięcy. Więc na pewno znajdziecie wszystko, co by Wam się mogło przydać. Dobra. Ustawmy jeszcze to zdjęcie na szerokość 100% na przykład i niech ta fotka sobie tu leży, a my przechodzimy do kolejnego zagadnienia.
Kolejna cecha dobrej strony internetowej to wysoka pozycja w Google. Oznacza to, że tworząc stronę www. Należy od razu planować jej pozycjonowanie, żeby później nie trzeba było tracić czasu na jakieś przebudowanie tej strony, bo się dowiedzieliście, że jednak trzeba pozycjonować stronę i coś tam trzeba zmieniać, dlatego planujemy to od razu. Szczegółowo o pozycjonowaniu nie będę dzisiaj mówił. Odsyłam Was do webinaru na naszym kanale YouTube pod tytułem Jak pozycjonować stronę internetową w WebWave. Tam przez 40 minut mówię tylko o pozycjonowaniu, więc temat można uznać za wyczerpany, więc dzisiaj bez szczegółów, ale żeby nie przeskakiwać od razu do kolejnego zagadnienia, to na szybko wspomnę, co to w ogóle jest to pozycjonowanie. Pozycjonowanie stron, inaczej SEO, to po prostu optymalizacja strony pod wyszukiwarki internetowe. Chodzi o to, żeby w internecie było łatwiej wyszukać Wasze treści niż treści Waszej konkurencji. Czyli kto ma lepiej wypozycjonowaną stronę, ten wyżej wyszedł właśnie w wynikach wyszukiwania. Do tego częściej po prostu użytkownicy internetu trafią, częściej niż do konkurencji tej, która jest po prostu w wynikach wyszukiwania niżej. Podstawowym zadaniem w pozycjonowaniu będzie tworzenie wartościowych treści, czyli takich, które zawierają odpowiednie słowa kluczowe i które jak najdłużej utrzymują użytkownika na Waszej stronie. No ja już tutaj odruchowo bym się chciał rozgadać, ale ten webinar wtedy trwałby z półtorej godziny, jak nie więcej. Dlatego ponownie odsyłam do webinaru o pozycjonowaniu, który jest na naszym kanale YouTube. Wystarczy wpisać pozycjonowanie WebWave i to będzie pierwszy film, który Wam się pokaże. Zapraszam, żebyście sobie go obejrzeli po tym szkoleniu. Ok, czas na ostatnią rzecz, na którą chciałbym dzisiaj zwrócić Waszą uwagę, czyli dostosowanie strony do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Dlaczego jest to takie ważne? Za przeszło połowę ruchu w internecie odpowiadają urządzenia mobilne. Oznacza to, że jeśli Wasza strona www. Nie jest dostosowana do wyświetlania na małych ekranach smartfonów, to utrudniacie korzystanie z Waszej strony internetowej więcej niż połowie użytkowników, czyli bardzo dużej ilości użytkowników. Z tego właśnie powodu każda strona www. Musi być dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Przy tworzeniu stron mobilnych trzeba pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze, mały ekran wymusza inne priorytety. Co to oznacza? Wszystkiego, co jest na stronie internetowej w wersji na komputery, nie jesteście w stanie upchnąć na wersji mobilnej, no bo tam jest po prostu mniej miejsca. Dlatego też trzeba sobie to wszystko dobrze rozplanować. Spójrzcie, mam tutaj sobie stronę główną, która wygląda w taki sposób. Oczywiście to jest strona szablonowa, więc tutaj mamy wszędzie lorem ipsum dodane. Lorem ipsum to jest taki standardowy tekst, jeśli nie wiecie, co wpisać w pola tekstowe na stronie, którą dopiero projektujecie, to ten lorem ipsum to jest taki placeholder, powiedzmy, żeby coś tam było, ale żeby to nie były skopiowane te same słowa, czy jakieś tam bezsensowne krzaki, chociaż sam ten tekst w tłumaczeniu na polski również nie ma wiele sensu. Spójrzcie, mamy tutaj sobie stronkę, która wygląda tak. No i jak mówiłem, trzeba pamiętać o tym, żeby te elementy między sobą dobrze poukładać na innych widokach publicznych. W WebWave w tworzeniu stron mobilnych jest bardzo łatwe, ponieważ zasada ustawiania elementów na kolejnych widokach mobilnych jest taka, że na każdym widoku mobilnym każdy element ma niezależne położenie i rozmiar, więc dowolnie możecie sobie to wszystko przestawiać. No i ta strona po prostu będzie wyglądać tak, jak to tutaj ustawiliście. Drugą zasadą tworzenia stron mobilnych jest to, żeby pamiętać, że palec to nie jest myszka, więc palec jest dużo większy. No i właśnie na to trzeba pamiętać, że to jest obsługiwane palcem, więc na przykład wszystkie linki powinny być duże i łatwe do kliknięcia. Przyjmuje się, że wszystkie elementy klikalne powinny mieć rozmiar minimum 47x47 pikseli, to jest takie minimum. No i też trzeba pamiętać o tym, że nie wolno umieszczać klikalnych elementów zbyt blisko siebie, no bo jak coś klikniecie gdzieś obok, to po prostu nie będzie to dobrze działać. No i możesz po prostu pomyśleć i kliknąć w nie to, co chciało się kliknąć. Co ciekawe, Google może nam pomóc w określeniu, czy nasza strona www. Jest poprawnie dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Czyli na przykład, jeśli jakieś elementy będą za blisko siebie, no to Google Wam powie, że to trzeba poprawić. Jak sprawdzić za pomocą Google'a, czy Wasza strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych w poprawny sposób? Najpierw sobie tutaj sprawdzimy, czy mam wyłączone widoki RWD. Tak, są wyłączone. OK. Publikuję stronę. Wchodzimy na stronkę test optymalizacji mobilnej. Mamy już linka naszej strony, którą przed chwilą stworzyliśmy. I wrzucamy go sobie do testu optymalizacji. Klikamy testową URL.
przejścia dla pieszych. Nie widzę przejścia dla pieszych. Nie wiem, gdzie mam takie przejścia dla pieszych, ale spoko. Dobra, Google nam analizuje naszą stronkę i zaraz się dowiemy, czy wszystko jest ok, czy też nie. Poczekajmy chwilkę na Google'a. Mieli. Przypominam, że nasza strona nie jest dostosowana do urządzeń mobilnych. Specjalnie pierwsze sprawnie w taki sposób. I już mam informację. Strona nie jest dostosowana do urządzeń mobilnych. Widoczny obszar nie dopasowuje się do szerokości ekranu urządzenia. Elementy klikalne zbyt blisko siebie. Mała czcionka utrudnia czytanie tekstu. No i tutaj cała masa różnych dodatków, które Wam Google podpowie. No i w sumie ten webinar tutaj dzisiejszy. Jakby ktoś nie chciał słuchać webinaru, to równie dobrze może wrzucić niedostosowaną stronę tutaj i Google Wam tutaj dużo rzeczy wspomni, no ale nie powie, jak tego robić w WebWave, więc warto sobie też to zrobić. Ale spójrzcie, wracamy do kreatora. Na górnym pasku wybieram sobie teraz ustawienia tutaj. Raz, dwa, trzy. Zapis ustawienia i ponownie publikuję naszą stronkę, żeby sprawdzić sobie, czy po opublikowaniu wersji mobilnych wszystko się zgadza tym razem na Google'a. OK, a to jest link. Sprawdźmy, czy stronka się dostosowała, czy po prostu będziemy zmniejszać ekran. No jak już widać, przeskoczył nam na widok z hamburgerem, więc stronka jest dostosowana. Dobra, no powiedzmy, że się zgadza. No to wklejmy ten link ponownie. Ciekawe, jakim zabezpieczeniem tym razem mnie Google zaskoczy. Mosty. Gdzie tu są jakieś mosty? 1, 2, 3. Tu chyba też kawałek mostu, ale pewno mi Google nie zaliczy. O, zaliczył. Ponownie nam Google analizuje naszą stronkę. No i jak widzicie, strona jest dostosowana do komórek. Wystarczyło po prostu dostosować do GRWD i wszystko pięknie się zgadza. No i Google nie ma żadnych zastrzeżeń takich projektowych do naszej strony internetowej. Dobra, oczywiście temat tworzenia strony responsywnej jest dużo szerszy niż to, co Wam teraz powiedziałem. Dlatego ponownie będę Was odsyłał do webinaru, który znajduje się na naszym kanale YouTube. Nazywa się ten film Jak stworzyć responsywną stronę internetową. No i tam po kolei wszystko wyjaśniam i pokazuję dokładnie, jak te strony responsywne w WebWave tworzyć. No i w sumie z takich projektowych rzeczy to jest tyle, co chciałem Wam powiedzieć, ale jeszcze na koniec mam dla Was radę. Taką w sumie podstawową, nie każdy się do niej stosuje, a warto. Nie bójcie się popełniać błędów. Jak to się zwykło mawiać, nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Dlatego właśnie twórzcie stronę, publikujcie w internecie, sprawdzajcie, co działa. Jeśli coś działa, to róbcie tego więcej. Sprawdzajcie, co nie działa. Jeśli nie działa, to poprawcie na lepsze i tak w kółko. Dobra strona internetowa działa i odpowiada na potrzeby użytkowników. No i właśnie jej projektowanie, aktualizowanie i poprawianie to proces. Oznacza to, że strona stworzona raz nie będzie dobra na zawsze. Dlatego tak bardzo warto stronę po prostu szybko tworzyć, a potem poprawiać, aż będzie lepsza i lepsza. Trzeba pamiętać też o tym, jak już wspomniałem przed chwilą, że strona stworzona raz nie będzie dobra na zawsze, no bo przecież trendy się zmieniają, ludzie się zmieniają, no i strony www też się zmieniają. Na szczęście, jeśli będziecie śledzić bloga WebWave, to na pewno będziecie ze wszystkim na bieżąco i żadna nowinka Wam nie umknie. Na naszym blogu, na głównej naszej stronie, klikamy sobie w blog tutaj i mamy tutaj całą masę artykułów na bardzo różne tematy. Jest tego po prostu naprawdę dużo i naprawdę jest tu masa fajnej wiedzy, więc zachęcam do tego, żeby naszego bloga odwiedzać. Poza tym zachęcam Was do odwiedzenia naszego fanpage'a na Facebooku. Wystarczy wpisać WebWave i łatwo do nas traficie. No i ostatecznie życzę Wam przyjemnego tworzenia stron www w naszym kreatorze i mam nadzieję, że Wasze stronki będą dobre i skuteczne. Dzięki za uwagę. Cześć. Na razie.